Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.19 texture pack Dramatic Skies. Skies, tak się nazywa. Który da nam piękne niebo. I do tego, żeby on dobrze działał, potrzebny jest Optifine. Także musimy pobrać sobie dwa pliki z internetu. Ale zanim pobierzemy, to oczywiście zapraszam Was na nową stronę aniapg.pl. Także cóż, idziemy teraz do internetu. Wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Optifine'em. Szukamy wersji Minecraft 1.19. Mamy tutaj plik do wyboru. Klikamy na download i stąd pobieramy ten plik. Zachodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest właśnie strona z texture packiem. Wjeżdżamy sobie w dół i szukamy wersji Minecraft 1.19. Jak widać, jest tutaj 1.19.1, ale jak najedziemy sobie na ten plus 79, to widać, że również działa na 1.19. Jest już wersja Minecraft 1.19.1, ale jeszcze nie ma Optifine'a na 1.19.1, zatem tekstur owszem zadziała na 1.19.1, ale nie będzie mieć takich pięknych murek, jak będzie mieć, gdy dodamy Optifine'a. Także tutaj przy tym 1.19.1 klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i gdy już mamy pobrane te pliki, to możemy instalować. I cóż robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam wtedy okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy %appdata%. Klikamy OK. Wyskakuje nam folder roaming. Czemu tak wysoko? Wyskakuje nam folder roaming. W folderze roaming znajdujemy folder .minecraft. Wchodzimy do niego. W folderze .minecraft szukamy folderu versions. Wchodzimy do niego. I w folderze versions musimy mieć, żeby zadziałał Optifine, musimy mieć folder 1.19. Jak widać, ja nie mam takiego folderu. I żeby go mieć, to po prostu trzeba uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.19. No i jak już teraz jest wersja Minecraft 1.19.1, to pokażę Wam, jak to zrobić, żeby, że tak powiem, wrócić do wersji Minecraft 1.19. Zatem tymczasem sobie wychodzimy stąd i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, widzimy, że mamy tutaj wybraną ostatnią wersję 1.19.1. Gdy klikniemy strzałką w dół, to mamy do wyboru albo release, albo snapshot, więc nie interesuje nas to, bo my chcemy wersję 1.19. Zatem klikamy tutaj na installations. Klikamy tutaj new installation. I teraz sobie tutaj klikamy na versions. Na version, szukamy version, bo ostatni jest tutaj wybrany ostatni release 1.19.1, a my chcemy 1.19. Zatem zjeżdżamy sobie tu. O, i jest release 1.19. Tutaj sobie version wybieramy release 1.19. Tutaj sobie to nazwiemy 1.19, żeby nam się nie myliło. Klikamy create. I jak widzimy, mamy tutaj ostatni release i ten właśnie stworzony przez nas 1.19. Zatem wracamy sobie tutaj do play. I teraz sobie tutaj możemy wybrać, klikając strzałkę w dół, wybieramy sobie 1.19. Teraz klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, mamy uruchomiony Minecraft 1.19. Tutaj też to widać. Tymczasem wychodzimy stąd i możemy wrócić do naszej instalacji. Czyli znowu klikamy jednocześnie na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisany %appdata%. Klikamy OK. Znajdujemy folder roaming. W folderze roaming mamy folder .minecraft. Wchodzimy do niego. Szukamy folderu versions. Wchodzimy do niego i widzimy, że w folderze versions mamy w końcu folder 1.19. Zatem jak już wiemy, że go mamy, to możemy instalować. I cóż robimy? Instalujemy Optifine'a, czyli klikamy na niego dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy. Czekamy chwilkę i wyskakuje nam takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy install. Chwilę czekamy. Czekamy. I wyskakuje nam, że Optifine się z sukcesem zainstalował. Klikamy OK.
i widzimy, że w folderze Versions stworzył nam się nowy folder 1.19 Optifine. Zatem teraz cofamy się tutaj do folderu .minecraft. Tutaj szukamy folderu Resource Packs. Wchodzimy do niego. I teraz przerzucamy tutaj do tego folderu ten nasz pobrany plik z Resource Packiem. Mamy go tutaj w Resource Packach. Jest zainstalowane. Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Optifine'em 1.19. Jest tutaj wybrany. Gdyby nie był, to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z Optifine'em. Po czym klikamy play. No, tutaj zaznaczamy. Tu znowu klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, jest Minecraft 1.19 zmodowany. Zatem wchodzimy tutaj w Options, w Video Settings i widzimy, że Optifine jest zainstalowany na 1.19. Zrobimy sobie fajną grafikę tutaj. Nic więcej nie będziemy zmieniać. W Details sobie likwidujemy mury te minecraftowe. Ok. Dobra, to wszystko. Done. I teraz Resource Packs. Wchodzimy tutaj i mamy zainstalowany nasz Resource Pack, zatem klikamy tutaj strzałką, mamy go tutaj, że wybraliśmy. Klikamy OK. Czekamy. OK. Tworzymy nowy świat, wchodzimy w single player. I tutaj sobie zrobimy full. Ja sobie zawsze pozwalam na czytowanie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się komendy przydadzą. I tutaj sobie więcej opcji świata, bonusową skrzynkę sobie zaprzedaję, bo czemuż by nie. OK. I tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat i już widać, że są piękne chmury z tego tekstur paka, a nie takie minecraftowe. No te minecraftowe, jak pamiętacie, wyłączyliśmy. I już damy modę i creative sobie zrobimy. OK, sobie lecimy. O, i takie mamy piękne słońce. Ach, ach, ach. No dopiero wstaje, bo to znowu cię obudziliśmy. Coraz wyżej. No, ale też nas interesuje na pewno niebo, jak wyglądało w nocy, bo to w nocy jest najbardziej efektowne. Zatem sobie tutaj usiądziemy na drzewie i... Południe jest tutaj słońce. Takie. Okay. Times at OK. O proszę. Teraz mamy. Księżyc wstaje. A tutaj zachodzi słońce. Bardzo ładnie to wygląda. I takie chmury wyglądają jak burzowe. Ale one po prostu ciemne. O i jak się robi coraz ciemniej, to tutaj te chmury też się przyciemniają. Słońce już coraz bardziej zachodzi. I mamy pełno gwiazd też. Księżyc. Coraz wyżej, jest coraz ciemniej. No i słoneczko nam już zaszło. Tak to wygląda pięknie. Także jak widzicie, Resource Pack działa. Jak mamy, jakbyśmy nie mieli Optifine'a, to owszem, księżyc byłby ładny, słońce byłoby też takie piękne, okrągłe, ale tych pięknych chmur niestety by nie było. Dlatego ten Resource Pack w tej chwili na 1.19.1 będzie działać, ale tak jak mówię, będzie mieć tylko słońce i księżyc, a nie będzie mieć tych chmur, dopóki nie będzie wydany Optifine. Ok, to ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka.
Zapraszam na stronę aniapg.pl. Zapraszam również do oglądania moich serii, serii z Minecraft Survival Solo 6 i z serii Sims 4 Dynastia Piastów. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Pomocne Tuty i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i tymczasem trzymajcie się. Pa, pa, pa. Całusów 102.